Ostatniego miesiąca aż 100 tysięcy mieszkańców wyspy zniszczonej przez ostatnie huragany otrzymało dostęp do internetu dzięki balonowi Google'a o nazwie Loon. Pamiętacie tą małą firmę Alphabet, o której praktycznie każdy zapomniał? To właśnie ona za organizacją tej akcji stoi. Balonodrono składa się z panela słonecznego, który dostarcza zasilanie. Internet dostarczany przez niego pochodzi z nadajników umieszczonych o dziwo na ziemi. Balony mają za zadanie ten sygnał tylko i wyłącznie roznosić. Pewnie jesteście ciekawi, jak szybki jest internet od Google'a. Jest to skromne, aczkolwiek wystarczające 10 megabitów na sekundę. Sygnał, który przekazuje balon, ma zasięg aż 100 km. Osobiście jestem bardzo podekscytowany tym projektem i moja opinia o całym pomyśle jest jak najbardziej pozytywna. Popierałbym rozwijanie go. Dzisiejsze zdanie to napisanie, czy chcielibyście mieć drona. Jeśli tak, to dlaczego? A może już macie? Napiszcie w komentarzu.